Jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o pani obrazy z motywem właśnie takim feministycznym? Czy to było jakieś jedno wydarzenie, czy to już od początku pani jakby myślała o tym? No, feminizm w moim życiu pojawił się dopiero, kiedy byłam dojrzałą kobietą. I w wyniku z moich doświadczeń życiowych. Taka feministyczna wiedza pomogła mi po prostu zrozumieć, dlaczego w moim życiu dzieje się tak, a nie inaczej, i że nie na wszystko mam wpływ, i że nie wszystko, co się w nim wydarzyło, jest tylko i wyłącznie moją winą, ale mamy do czynienia czasami z systemem, który nas, kobiety, uprzedmiotawia, stawia w gorszej sytuacji, i po to, żeby sobie nie brać wszystkiego na głowę i nie winić się za wszystko, sięgnęłam po książki feministyczne, żeby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. I to wynikało z takiego czystej chęci zadbania o siebie, o swój komfort psychiczny. No i też z chęci troszkę jakiegoś takiego poprawienia sytuacji, zrobienia czegoś z tym, żeby może młodsze pokolenie miało trochę lepiej niż ja. Czyli rozumiem, że chciałaby pani, żeby większość właśnie dziewczyn w młodym wieku już wiedziało na temat feminizmu, bo to im poprawi, tak? Czy pani teksty na obrazach, one są przez panią wymyślone, czy raczej są oparte na wydarzeniach takich, jakie są? Czy po prostu pani zaczerpnęła wiedzę skądś indziej, z książek na przykład? To zależy trochę od projektu, bo na przykład teraz siedzimy obok, za ścianą jest wystawa Jestem silna, bo, i to są obrazy przedstawiające realne kobiety, które wysłały mi dokończenie zdania Jestem silna, bo, i to są ich cytaty, bez żadnej zmiany, to są ich słowa. Ale oprócz tego robię bardzo dużo z innych prac, które oparte są na moich tekstach. Oprócz tego ilustruję cudze teksty do gazet, zajmuję się ilustracją prasową, także bardzo różnie, ale na pewno wszystko, co piszę, wszystko, co mówię, jest wynikiem połączenia doświadczeń życiowych z lekturą. Właśnie jeżeli chodzi o lekturę, to jak przygotowywałam się do wywiadu, to natknęłam się, że pani napisała książkę. Chciałam się zapytać, o czym jest ta książka i co by pani chciała przekazać osobie, która jeszcze nie czytała tej książki, żeby zachęcić ją do przeczytania. I sprostuję, ja tą książkę bardziej narysowałam. To znaczy, to jest zbiór moich grafik z tekstami. I to nie, w zasadzie jest bardziej rysowana niż pisana. I to jest zbiór takich, myślę, że najbardziej pogodnych, najbardziej radosnych i najzabawniejszych grafik, bo bywają różne w mojej twórczości. Bywają też gorzkie, trudne i ciężkie. A ja wybrałam do tej książki takie najzabawniejsze, bo wydaje mi się, że przez śmiech można sporo przekazać i obśmiewając pewne rzeczy, można poruszać naprawdę trudne tematy. I można też spotkać się z bardzo różnymi osobami, z bardzo różnymi poglądami i łatwiej się wtedy dogadać, kiedy trochę sobie pożartujemy. I tematy poruszane w tej książce są bardzo, bardzo różne. Wszystkie na pewno można określić, że są w spektrum feminizmu, mojego poglądu życiowego. Ale dotyczą bardzo różnych dziedzin życia. Wszystkie na pewno są związane blisko z życiem, bo ja jestem realistką i twardo stoję na ziemi. A właśnie, bo pani wspomniała o różnych ludziach, że pani napotyka na drodze. To spotkała pani negatywne opinie na temat swojej twórczości? No, moja twórczość rozpoczęła się w internecie i tam najczęściej gości, i pewnie jak wiecie, to nie jest łatwe miejsce i bardzo łatwo spotkać tam hejt. I ja tego hejtu naprawdę spotkałam dużo w swoim życiu i często się z nim spotykam. Także tak, mam na to jeden jedyny sposób. Nie karmię go, nie odpowiadam.
Czyli jako radzenie sobie to z hejtem właśnie w internecie, to żeby po prostu bardziej ignorować niż zabierać głos faktycznie. Znaczy, jeżeli jest to hejt, który kwalifikuje się do zgłoszenia jako, nie wiem, groźby, czy jest w jakiś sposób niedopuszczalny, to wtedy trzeba po prostu zgłaszać, interweniować, gdzie się da, nagłaśniać. Natomiast jeżeli jest to taka forma zaczepek, złośliwości i jakichś takich niefajnych tekstów, to lepiej ignorować moim zdaniem, bo o to chodzi hejterom, żeby zwrócić na nich uwagę i żeby ta dyskusja się toczyła i żeby inni to oglądali, inne. I ja po prostu ignoruję wytrwale, banuję, wyrzucam. Nie mam z tym żadnego problemu. Uważam, że moja przestrzeń w internecie jest moją przestrzenią, tak jak mój dom. Jeżeli kogoś do niej zapraszam, to na moich zasadach. Jeżeli komuś się nie podoba, tego po prostu wywalam. Okej, rozumiem. A z innej beczki, pamięta pani swoją pierwszą jakby pracę, debiut? Znaczy, jeżeli chodzi o memy, czyli o te grafiki z tekstami, które jakby w internecie są najbardziej popularne, to pierwsza to była, to pierwsza w ogóle narysowana chyba przeze mnie, to była postać z filmu, żebym ja teraz pamiętała, żebym sobie przypomniała. W każdym razie to był taki angielski gentleman, który mówił, że kocha kobiety zadbane intelektualnie. I to było bardzo dawno temu, teraz nie zrobiłabym takiej grafiki. Wiele z moich grafik, które powstały kilka lat temu, teraz już, ponieważ zmieniam się, moje poglądy się zmieniają i moje pomysły na świat się zmieniają, teraz bym ich nie zrobiła. Ale się ich nie wstydzę, znaczy, trochę się ich wstydzę, ale no akceptuję to, że kiedyś byłam inna, bo to też jest jakaś opowieść o mnie i to też jest jakaś prawda, więc one są i teraz już bym jej nie zrobiła, ale ona była pierwsza. Do kogo pani adresuje głównie swoje właśnie memy, ilustracje? Ja kiedy rysuję, w zasadzie nie do końca jakoś myślę, do kogo one, do kogo je adresuję, ale mam informację zwrotną dzięki mediom społecznościowym, których algorytmy bardzo dokładnie mówią, kto je ogląda, że są to przeważnie kobiety, chociaż to na przestrzeni lat ostatnich się zmienia z coraz więcej mężczyzn. Bo coraz więcej mężczyzn też się deklaruje jako feminiści, są słusznie, bo to również w ich interesie. Natomiast są to głównie kobiety w różnym bardzo wieku. No, ale mam nadzieję, że płci, które mnie oglądają, będzie coraz więcej, bo uważam, że według mnie nie tylko dwie płcie są na świecie, jest ich więcej i mam nadzieję, że osoby wszystkich płci będą znajdowały w mojej twórczości coś dla siebie. Okej, dziękuję. A więc z tego, co nam wiadomo, ma pani swój własny sklep internetowy, tak? I co panią nakłoniło do założenia takiego sklepu? Mam nie tylko sklep internetowy, ale mam też sklep stacjonarny nawet w Gdyni od roku. Nakłoniła mnie do tego olbrzymia potrzeba niezależności, ponieważ niezależność finansowa jest dla mnie bardzo ważna i zauważyłam, że tylko będąc niezależną finansowo mogę głosić poglądy własne, a nie cudze i mogę się nie przejmować nikim i niczym. I założenie sklepu było dla pani trudne, czy raczej nie? Ja mam sklep, prowadzę, oba sklepy właściwie w tej chwili prowadzi mój partner. On się tym zajmuje, ja nadal zajmuję się głównie rysowaniem i twórczością. Teraz już nawet więcej, robię kilka innych rzeczy poza rysowaniem, ale generalnie zajmuję się twórczością. A całą tą sferą taką, nieładnie powiem przyziemną, chociaż znaczy ja, może chociaż to bardzo, to jest bardzo ważne i bardzo, bardzo duża, ciężka praca. Całą tą pracą zajmuje się mój partner, który jest logistykiem z wykształcenia i robi to świetnie, a ja dzięki temu mogę, no, mogę być przede wszystkim kreatywna, a mniej zastanawiać się nad takimi innymi rzeczami, w których nie jestem najlepsza, szczerze mówiąc. A jest coś, co by chciała pani przekazać młodzieży w naszym wieku? Tak, ja chciałabym przekazać młodzieży w każdym wieku, że czerpię z
was, bardzo się dużo uczę od was. I jakby jestem przekonana, że mam nadzieję i wierzę, że to wy poprawicie ten świat i że zadbacie o klimat, zadbacie o lepsze warunki życia, zadbacie o mniej przemocy, bo ja mam syna, który jest wprawdzie trochę starszy, bo ma 20 lat, ale tak wiele, jak się od niego w tej chwili uczę, tak wiele, jak się od niego nauczyłam, nie nauczyłam się chyba nigdy od nikogo, bo moim zdaniem jesteście bardzo mądrymi ludźmi i nie macie wielu złych nawyków i wielu złych przekonań, które mam na przykład ja, bo urodziłam się w głęboko patriarchalnej rzeczywistości i to się zmienia, ale ludziom w pewnym wieku jest się coraz trudniej zmieniać i ja się naprawdę muszę bardzo starać, żeby nadążyć i muszę bardzo starać się, żeby nie być przemocowa, muszę bardzo starać się, żeby nikogo nie ranić, ponieważ przywykłam do tego, że jesteś, w mojej młodości było dużo, dużo przemocy, były zupełnie inne stosunki społeczne, zupełnie inaczej ludzie siebie odzywali, były inne zasady w pracy, inne zasady w domu. I to właśnie młodzi ludzie, właśnie młodzież daje mi nadzieję, uczy mnie i jest dla mnie największą pociechą. Dobrze, to my dziękujemy bardzo pani, dziękujemy za wiarę w nas. Dziękuję pięknie. We'll be right back.